Merhaba Belek, górnicy w Turcji. Trwa właśnie trzeci dzień zagranicznego zgrupowania piłkarzy zabrzęskiego Górnika. Zakończyła się właśnie piąta jednostka treningowa. To już czas najwyższy na to, abyś piłkarze naszego klubu, naszej drużyny podzielili się pierwszymi opiniami. Na pewno jest to intensywny okres. Pogoda nie rozpieszcza, ale co możemy zrobić? Myślę, że trenujemy ciężko, dobrze się przygotowujemy. Bo to jest mało, żeby być gotowy na rundę. Abstrahując od pogody, to na warunki chyba nie możemy narzekać. Boiska są dobrze przygotowane. No tak, na pewno, jeśli chodzi o ten deszcz, który jest cały czas, to nie ma żadnych pał, już da się trenować, da się wszystko realizować. Także naprawdę jestem zadowoleni z tego, jak są boiska. Nad jakimi aspektami dotychczas przede wszystkim trenowaliście? Przede wszystkim na razie na defensywie się skupialiśmy. Dzisiaj rano zaczęliśmy już trenować ofensywę. Także teraz będziemy tą ofensywę ćwiczyć. Miałeś okazję korzystać już z odnowy biologicznej. No w hotelu jest basen, sauna. Jest to odpowiednia do tego infrastruktura. No tak, na pewno warunki są dobre. Mamy wszystko, sauny, baseny, wszystko co chcemy. Jakieś świeże soki i tak dalej, więc naprawdę jest to dobre. Wrażenia bardzo dobre. Warunki mamy tutaj doskonałe do treningów. Boiska są przygotowane. W hotelu też nie ma na co narzekać, wszystko jest na najwyższym poziomie. Pokój hotelowy dzielisz z Kandzim Okunukim. No powiedz mi, jak się dogadujecie? Zdradź ten sekret. Dogadujemy się po angielsku. Kandzi coś tam potrafi po angielsku, także jak trzeba coś dogadać, to nie ma problemu. No to być może podpowie coś, jeżeli chodzi o naszego najbliższego sparingowego rywala. W niedzielę Górnik zagra z ekipą z Hiroshimy. Nie wiem, czy aż tak dobrze angielski zna, żeby przekazać jakieś informacje, ale wiem, że jest w kontakcie tam z chłopakami z Hiroshimy, ma z nimi kontakt, dzwoni do nich, także no na pewno ma tam dużo kolegów. Na pewno cieszy Was to, że już pojutrze ta taka rutyna, bo to jest naprawdę rutyna, dwa treningi dziennie przydzielone posiłkiem, regeneracją, odpoczynkiem i tak dzień po dniu, no zostanie przełamana meczem. No tak, no wszyscy czekają na mecz, żeby się sprawdzić. Wiadomo, trenujemy codziennie, ale no jednak mecz to jest ta wisienka na torcie, na który wszyscy czekają. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.